Witam. Bardzo możliwe, czy bardzo możliwe, jest możliwość, że w tym odcinku wszystko się rozwiąże. Zagrożenie dla ludzi. Nagranie Wardeka. O, właśnie rozejrzmy się po Lodowym Pałacu, skoro już tu jest. Oczekiwaniom niektórych, moi synowie okazali się niesamowicie silni. Nie wiem, czy to kwestia genów wojowników, czy ducha walki. Jax żyje. Wczytajmy grę. Bo chciałbym całą historię od początku do końca. Wciągnęła mnie fabuła, która jest tutaj, naprawdę. Zmieniłeś się po odejściu. Wbrew oczekiwaniom niektórych, moi synowie okazali się niesamowicie silni. Nie wiem, czy to kwestia genów wojowników, czy ducha walki berserków. Jednak jeśli prawda wyjdzie na jaw, nie będę się już mógł wycofać. Moje przeznaczenie się wypełni. Jeśli siłą sprawczą jest ich berserkowe dziedzictwo, to raczej nie ułatwi im ono utrzymania tej decyzji. To, że przez hybrydę straciłem ich obu, jest dla mnie jasne. Hybryda kontroluje ich całkowicie. Wkrótce zajmą moje miejsce. A jeśli ich przeszłość wyjdzie na jaw, żaden nieczysty nie może dołączyć do wybranych. Jeśli prawda ujrzy światło dzienne, zostanę stracony. Tarek zaczyna coś podejrzewać. Mogę być albem. Nie zawaha się tego użyć, by mnie zniszczyć. Sprzedajmy broń. Teraz tylko śmierć moich synów może mnie ocalić. I to obrobię. Dowiedziałem się, że Jax ruszył na poszukiwanie Toralda, pielgrzyma. Kiedy znajdzie się poza Lodowym Pałacem, będzie łatwiejszym celem. Jeśli mamy powstrzymać hybrydę, to właśnie nadszedł spodni czas, nie mamy. By zacząć działać. Poprosiłem Zardoma, by przyszedł na miejsce spotkań. On zajmie się dalszą realizacją planów. Jeśli chcę go powstrzymać, muszę działać szybko. Nie ma spodni. Jax żyje. Te informacje potwierdzają najróżniejsze źródła. To coś więcej niż plotka. Najwyraźniej Tarek jeszcze o tym nie wie. W przeciwnym razie już by na mnie ruszył. Kalaksowi nie udało się wypełnić misji. Nie zabił swego brata. Ale pozostaje naszą jedyną szansą na wyeliminowanie Jaxa, zanim ten dostanie się do hybrydy. Zaaranżuję ich spotkanie tak, by Kalaks mógł dokończyć swe zadanie. Przy odrobinie szczęścia żaden z nich nie przeżyje. Co, że byliśmy berserkerami? Wolę się od przeszłości. Mój plan zawiódł. Nie można odnaleźć Jaxa. Z raportów wynika, że walczy teraz u boku wolnych ludzi. Działa wbrew dyrektywie i wbrew Ksakorowi. Muszę opuścić Lodowy Pałac i odnaleźć go, zanim Tarek dowie się o zdradzie. Miał rację. Tak czy inaczej, dezercja Jaxa to dla mnie śmierć. Wygnanie i separatyści. Jestem albem. A, bo to od razu ze spodniami. A zatem Wardek współpracował z Zardomem, aby sabotować moją misję. Wysłał mojego brata, Kalaksa, aby mnie zabił. Wszystko po to, żeby uchronić swoją pozycję w Lodowym Pałacu. Człowiek, którego uważałem za ojca, chciał mnie zabić. A zamiast tego sam został wygnany z Lodowego Pałacu. Życie bywa przewrotne. Kogo z nas śmierć dopadnie pierwsza?
Ale fajnie, że zdobyłem pancerz Alba. Wróciliśmy do przyszłości. I to jeszcze jako dowódca. Zaawansowana technologia. A tutaj? Banitowe obstawiam. Dobra. Energetyczny chce. Muszę sobie go teraz dodać. Wow! Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Lodowy pajac. Pogadajmy z Tarekiem jeszcze. Wardek i Zardom. Wardek został zhańbiony twoją słabością. Zardom zanadto uległ emocjom. Możemy się wyrzec z przeszłości. Wierzył w siebie. To nie wszystko. Zardom od zawsze chciał tylko jednego. Twojej pozycji. Wardek natomiast marzył o stworzeniu dynastii. Chciał po... Ale my nie jesteśmy jego synami. Nie urodziliśmy się nawet w Ksakorze. Wardek zabrał nas od berserków, gdyby... A więc Wardek oszukiwał nas... Miał rację, że ukrywał wasze pochodzenie. Gdybym je znał, udowodniłeś tylko, że miał... Ja jestem wolny. Twoja potęga jest godna... Możliwe. Nie wiem jak właśnie z moją oziębłością, no bo nie jest ona zbyt dobra, że tak powiem. Nie jest stabilna, czysto emocjonalna. Więc nie wiem, jakie zakończenie będziemy mieli. A tu jest Kaja, jak się okazuje. Ona jest tutaj. To Kallax ją przecież zabrał. Czem Zardom? Nie, Kallax. Ja jej nie uratowałem. Patrzcie, zżyję sobie. Nie mogę. Poraz. Ani ty. Nie. W takim razie chodźmy i Nie mogę. Ostrzegam cię. Lepiej trz... Teraz zniknął. Wiedziałem, że... Aura tego miejsca jest... To kryjówka Zardoma. Granica Abessy i Ksak... To by wyjaśniało... Gdzie on je? Nie wiem. W takim razie musiał dostać to, na czym mu zależy. Ten bydlak mnie... Musiał to planować. Dlaczego mnie po prostu... Najwyraźniej za... Byłaś częścią jego planu. Widocznie oka... Nie wiem, co nim powodowało. Drugi raz nie dam się. Dziękuję. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego. To... Nie kłamiesz, ani nie przesadzasz. Zawsze mogę na to... Chcesz powiedzieć, że jestem przewidywalny? Powinienem to zmienić. Nie mówię o twoich wrogach. A, jeśli o to chodzi, to też jesteś dla mnie przewidywalna. Chcesz powiedzieć, że mnie poznałeś? To musi być dla ciebie dziwne uczucie. Najpierw byłeś połączony z innymi Albami, później skazany na samotność. Martwi mnie to, że być może nasza relacja Alba układa się tak dobrze, bo oboje szukamy czegoś, co za... Chyba jednak zaczynasz odczuwać Czy tak jest? Powiedz. Tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. Pogadali? Fajnie. Czas wypełnić zadanie Gniazdo Bestii. Dobra, chuj tam. Chuj w to Kaja.
którą stronę ja mam iść. Tu nie. Kurwa, jestem albem. Jestem albem. Pewnie masz wiele pytań. Tak, chcę audiencję, mordo. Panie Charlesie. Podejdź do mnie. Mamy. Pierwszy raz go widzę. Więc jesteś. W sensie tak na żywo. Czekałem na twoje przybycie. Jeśli chciałeś mnie widzieć, nie trzeba było zezwolić na moją egzekucję. Przemawiają przez ciebie uczucia, nie logika. Hybryda wie o wszystkim. Rozkazałeś, by mnie zabito? Czy jedynie dałeś na to przyzwolenie? A może przesądziła o tym moja przeszłość? Przeszłość nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, co ma nastąpić. Jeśli rzeczywiście przeszłość nic nie znaczy, dlaczego wszczepiłeś mi chip, by kontrolować moje myśli? Chip wzmaga skuteczność. Nie zadawałbyś tego pytania, gdyby nie uległ zniszczeniu. Wiedziałbyś, że prawdziwe zrozumienie jest możliwe tylko dzięki mnie. Dołącz do wybranych, a odkryjesz sens naszych działań. To samo obiecywałeś albom po przejęciu władzy. Nie przyszedłem słuchać pustych obietnic. Chcę odpowiedzi. Kolejne uczucia. Twoja misja nie ma znaczenia, jeśli uważasz, że to, co teraz robisz, coś wniesie. Mylisz się. Twoje przybycie świadczy o tym, że jesteś bliżej kolejnego stopnia ewolucji niż ktokolwiek inny z twojego gatunku. Wow, ewoluuje. Są jednak rzeczy, których jeszcze nie rozumiesz. Kiedy osiągnę następny etap ewolucji? Niedługo. Dzięki temu, czego się dowiedziałem, wyznaczę nową drogę dla wybrańców. Poprowadzisz wszystkich przez świat, który nadejdzie po tym. Wolni ludzie nie pozwolą ci tego zrobić. Nie spoczną, dopóki nie umrzesz. Moja śmierć nie ma znaczenia dla mnie samego. Jeśli umrę, umrze cała planeta. Niech nie pierdoli. Tylko ja sprawiam, że Magalan żyje. To, co myślą wolni ludzie, nie ma znaczenia. Ale ty, Jax, musisz poznać prawdę. Kometa, która zniszczyła cywilizację na Magalanie, nie trafiła tu przez przypadek. Wysłano ją, by dać początek zmianom i przygotować świat na tych, którzy mają nadejść. Nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. Jedyne, co możemy zrobić, to przygotować się na ich przybycie. To tajemnica, której strzegłem. Przygotowywałem nasz świat na ten dzień. Kto nadchodził? Ci, którzy odziedziczą nasz świat. Im bardziej się zmieniam, tym lepiej słyszę ich głosy. Początkowo były to szepty. Teraz czuję połączenie z ich umysłami. Jak możemy ich powstrzymać? Potrafią zmieniać tor lotu komet i wysyłać je na dalekie dystanse. Ich moce znacznie przewyższają nasze. Jeśli rzeczywiście znasz przy... Za kilka lat świat, który znasz, zniknie. Te formy życia, które pozostaną, będą zmuszone słuchać. Świat musi się zmienić, zanim oni przybędą. To zadanie Eleksu.
Naszym zadaniem jest przygotowanie ludzi i zgromadzenie. Skoro jednostki się nie liczą, dlaczego mielibyśmy cię Mój los został przesądzony w momencie, gdy kometa uderzyła w Magalan. Uczyniło mnie ich emisariuszem. Ja byłem emisariuszem już. Myślisz, że walczycie, by uratować świat, ale tylko osiągnąłeś już dół. Jednak twój trud jest całkowicie daremny. Uważasz się za Nie sądzisz chyba, że w to Przewidziałem, że kometa świat nie chciał słuchać, aż było już za późno. Wolni ludzie nie mogą nam przeszkodzić. I jeśli mamy przetrwać to, co nam... Kiedyś nie kwestionowałeś moich rozkazów. To, że wskutek nieudanej próby zabicia cię... Będę to przewijał, co? Sędzia Ulbricht nie żyje. Spróbuj wykorzystać swoją pozycję, by... Może na... Być może wspólnymi siłami damy radę pokonać na jej... Wolni ludzie wykorzystują Elex w swojej technologii, magii i swoich... Elex przysłano tu, by odmienił naszą ziemię i przygotował ją do ich przyjścia. Nic nie... Wolni ludzie kierują się tylko osobistymi pobudkami. Wyobraź sobie, co mogliby osiągnąć z naszą... Pokój ich nie interesuje. Są żądni nienawiść. Czy pomiędzy wolnymi ludźmi nie ma nikogo, kto mu... Thorald, pielgrzym, jako jedyny był bliski pokonania mnie. Chociaż jego emocjonalność i brak wiary w siebie sprawiły, że musiał skorzystać z... Jednak nie. Jego uleganie emocjom i brak wiary w siebie sprawiły, Wygląda na to, że jesteś jedynym, który zna... Moja wizja to jedyny sposób, by właśnie pozwoli mi chyba na inne zakończenie. Wybrani przetrwają i ewoluują, by służyć tym, którzy przyjdą. Elex ma służyć mojej sprawie. Wszyscy ludzie też muszą mnie słuchać. Nie przyszedłem tu, by pozwolić ci rządzić tym światem. Twój czas dobiegł końca. Wiedz, że nie potrzebuję Eleksu. Nie przeszedłem całej tej drogi, by teraz zginął. Myliłeś się wtedy i teraz... Moja przeszłość jest bez zgin teraz lub z... Nie mogę innego... Nie ma innego wyboru. O, jeszcze twarz jego jest. Mam okulary, to też prawie jak hybryda. Zapiszemy grę, przepraszam. Panie doktorze. Pan doktor. No ta, on bez tych swoich gier nic nie zdziała.
Hybryda zabity. Tych albów to ja nawet nie musiałem. Tego miecza energetycznego, czy ja w ogóle użyłem? Chyba nie. I tyle krzyku było. Szkoda, że nie było jakiegoś innego wyjścia. Żyje. Tego nie przewidywała żadna z moich wizji przyszłości. Pomimo wszystkich przygotowań i wszystkich Poddaj się, bo... Pokonałeś mnie, ale nie masz szans. Wolni ludzie nie są Wolni ludzie walczą między sobą. Ich przywódcy stawiają przesądy ponad logikę. Damy mu ten, manę? To ty musisz. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Wejdź do maszyny. Przemiana w mutanta mnie nie interesuje. Zostań tu, by nadal służyć. W takim razie powierzam ci obronę Xakoru. Kontynuuj komunikowanie się z istotami wyższymi i informuj im. Dobrze. Przekażę te wiadomości. Muszą zaakceptować swój los. W pełni zasługujesz na to, by Twoje wskazówki. Dostarczę ci cały Elex, a ty upewnij się, że Magalan należy do Albów. Że to oni zostaną wybrańcy. Przyszłość i realizacja. Masakra. Musisz jednak kontrolować tych. Cały Magalan ma się pokłonić Xakorowi. To twój. Będziesz kształt. Wkrótce będziesz gotowy. Będziesz. Tak się stanie. Wszystko. Czyli my po prostu my to przeżyjemy. Nowi władcy tego świata przybędą niebawem. Twoim zadaniem jest przygotowanie mieszkańców O kurwa. Zakończmy tutaj odcinek, dobrze? Jestem w szoku. Ale się cieszę, mega, cześć.